Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2. Tylko coś mi się zacięło, moi drodzy, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, po raz pierwszy od dawna, bo zazwyczaj tam, gdzie zakończyłem, tam właściwie wznawiałem to wszystko. Natomiast teraz jesteśmy, słuchajcie, w Latarni Morskiej, czyli tam, gdzie odbywała się właściwie jedna z moich pierwszych misji. I tam, gdzie było strasznie i potwornie ciężko właściwie zabić tych bandytów, którzy się tutaj znajdowali. Ale ostatecznie udało nam się tutaj wyczyścić. I dzięki temu Jack mógł odzyskać swoją latarnię. I dzięki temu niestety musiałem zadupcać tutaj specjalnie do Jacka, żeby z nim porozmawiać. A porozmawiamy dlatego, ponieważ mamy tutaj misję, kto będzie dowodzić moim okrętem. I jak się dowiedziałem, może to być Jorgen, ale muszę wykonać zadanie dla magów ognia, ale może być to też Jack. Możemy dać Jackowi drugą młodość i o to się teraz dzisiaj postaramy. Natomiast musimy tutaj znaleźć wartownika, który będzie tutaj strzegł Jacka, jego tego, latarni. Nie chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. A więc swoją drogą ta łajba chyba się nazywa Esmeralda. O czym marzyć? A poza tym, kto by się zajął moją latarnią? Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? Chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? A to ci dopiero heca. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy? Co? A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harad ma czeladnika imieniem Brian. Często z nim da rozmawiałem. Się zrobić. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Będzie normalnie gadane tego. Tylko tepniemy się, żeby też nie biegać tysiąc razy. Widzicie, i to jest, będzie o wiele, wydaje mi się, tysiąc razy łatwiejsze, niżeli tutaj branie i tam robienie tych dla tam magów ognia. Rzeczy, żeby mieć tamtego kapitana. Wydaje mi się, że to będzie zdecydowanie łatwiejsze. Idziemy do Briana, bierzemy podkę, lecimy do tego, lecimy do z powrotem do latarni i powinno być giga miodzio. Podobno interesuje cię stara latarnia morska Jacka. Jack rozważa możliwość powrotu na morze, ale wtedy jego latarnia byłaby niestrzeżona. Dla Jacka powinno być oczywiste, że kiedy go tutaj nie będzie, zrobię z jego latarni morskiej kuźnię. Jakiś problem? Nie dla mnie. Ja i tak nie dostanę kuźni Harada. Już dawno przyjąłem to do wiadomości. Zgoda. Spotkamy się u Jacka. No dobra. Chwila. Okej. Czyli no dość łatwo poszło. Ugrałem sporo siana, bo powykuwałem miecze, które miałem. Znaczy, no kupiłem stal, bo gdzieś tam udało się pozbierać tą stal, tak? Pozakupywać tą stal i tutaj lepiej by było, gdyby się w pewnym momencie tam miałem 35 stali, to sobie powykowałem przed chwilą i sprzedałem to wszystko za 3000 golda. Jest gigantycznie opłacalne robienie mieczy i tak dalej. Jest giga opłacalne. On po prostu za tej gierce. Dobra. Do latarni. Na skróty i obok poszukiwaczy. W sumie na speedzie to nie jest problem, to jest jakieś 3 sekundy. Dobra. Plan na dzisiaj jest taki. Idziemy do Jacka i robimy tego. Bierzemy, właściwie już wydaje mi się, że załogi już mamy. Więc na końcu musimy jakoś tam przekabacić delikatnie strażników tego statku, żeby go jumnąć. Problem jest taki, że nie wiem jak to zrobić. Wiem, że można też ich zabić, ale obawiam się, że to może być dość ciężkie.
zabicie paladynów dwóch, więc nie wiem, co jeszcze zrobimy, ale plan dzisiaj ukraść Esmeraldę. Miałem nadzieję, że to powiesz. Potrzebujesz mnie jeszcze? No, kapitan. Zostań kapitanem mojego statku. Strasznie z tego czasu przemierzyłem 7 mórz, chłopcze, ale jeszcze nigdy nie dowodziłem okrętem. Nie mam bladego pojęcia o nawigacji. Będziesz musiał się tym zająć. Zrobię, co w mojej mocy. Pokaż mi tylko swój statek i załogę. Psikłem na mikrofon. Wiesz chociaż, dokąd płyniemy? Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Czekaj na mnie na przystani. O resztę się nie martw. Jak uważasz. Dobra. W sumie mamy mapę. I w sumie załogę też mamy. No. Powoli, chłopcze. Nie pokazałeś? Musisz mieć co najmniej 5 osób w załodze, swobodny dostęp do statku i mapę morską. Inaczej nie mamy o czym mówić. 5 osób. Jeszcze raz. No, 5 osób. Musisz mieć co najmniej 5 osób. Swobodny dostęp i mapę. Mapę mamy, 5 osób chyba faktycznie właściwie to nie mamy. Co? Mogę. No to temu strzelałem właśnie wszystkie te miasta 35. Ale bałagan! Jak skończę, Jack nie rozpozna tego miejsca. A ciekawe, że tu chyba kiedyś przyjdę z powrotem zobaczyć, co tu Brian zrobił. W ogóle... Brianek. Jasne inne. Pozdrawiam wszystkich Brianków. Też moje ulubione to jest jeszcze Sebastian. Czego musiało się tak zdarzyć? Tak dalej. Moje dwa ulubione imiona. Dobra, czy ty masz coś jeszcze w ogóle do sprzedania, bo słuchajcie, zaopatrzyłem się w Pitong, żeby tu zakupić różne ciekawe rzeczy, na przykład jak zniszczenie zła, kosztuje 1000 golda, widzowie, strasznie dużo, święta strzała też jest giga OP, widzicie, wszystkie gdzieś tam pieniądze, jakie mam, idą na zwoje. Mamy w porządku łuk, bo to jest ten łuk, który w poprzednim odcinku chyba zakładałem. No ściągłem trochę pancerza, bo musiałem założyć te pasy zręczności. Ale no 110 obrażeń, 110 to już jest dużo. 60 to już było no sporo, 80 to już było wow. 110 to już jest dużo. Wydaje mi się, że maksymalny łuk, jaki widziałem, to był łuk albo u Bospero, albo u tego drugiego chłopa, to był łuk za 130. Wydaje mi się, że bardziej większego łuku nie widziałem. Możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? Nie potrzebuję lepszego łuku. Potrzebuję znaleźć mi z drogi. Nie chcę o tym słuchać. No tak bezpośrednio to nawet nie wiem, czy mu walić. Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. Nie możesz tego zrobić. Transport rudy. W górniczej dolinie jest zbyt mało rudy, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka. Całkiem niedaleko stąd. Nie wiem, jak się z oczami. Położę wszystkiemu kres. Albo się do mnie przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. To strasznie wygląda, nie? Wybór należy do ciebie. To jest moja ulubiona straszna mina. A trochę ich umiem. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko zawsze jak na przykład stoję przed lustrem i sobie. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Zawsze jakieś dziwne miny robię. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. Nie rozumiem, bo dobra. Co? Kurde, nie słuchałem, a to bardzo ważna kwestia. Kiedy skończymy interesy, statek... Interesy, statek do ciebie. Dobra, Wartras. Lepiej będzie, jak zostaniesz? Nie, no lepiej będzie, jak pójdziesz ze mną, tylko... Czemu nikt mnie nie słucha? Tylko... Mamy dwóch... Ty, no mamy pięciu. Chyba, że to... A nie, mamy czterech chłopów, tak? Jest Jacek. Wszystko w najlepszym porządku. Masz... Czeka nas niezła przeprawa. Na pewno masz co trzeba? Nie będziemy zawracać, jeśli w połowie drogi przypomnisz sobie o czymś ważnym. Jeśli jesteś pewien, że masz wszystko, idź do kajuty kapitana i walnij się na koje. Przyda ci się trochę snu. Czyli my mapa morska. A, oddałem chyba. Dobra, ty, nie sądziłem, że to takie łatwe będzie, bo ja tu przypuszczałem, że najbliższe 2-3 odcinki będę jeszcze szukał po tym. Tutaj robił te misje dla magów ognia i tak dalej. Swoją drogą, tych kapitanów możemy mieć kilku, tak jak mówię. Może to być Jack, może być ten chłop od magów wody,
od magów ognia, co tam dostał się do nich i zażarł im tam zapasy. I może być to jeszcze... Kurde, a nie, wyłączyłem, bo lagi były. Znaczy ja ogólnie nie wiem, czy są lagi, bo jak klikam, kurczę, że mi się FPS odpaliły, to coś nie działa. Niestety. Więc w sumie nie wiem, czy lagi są. Bo ja bym jeszcze sprawdził, czy my kogoś nie potrzebujemy na naszej łajbie w sumie. Znaczy niby to jest pięciu, ale jest jeszcze jakiś składzik, który byśmy wzięli, na przykład... No ty chyba nie chcesz, nie? A Hagen raczej też nie pójdzie, ale nie wiem, popytałbym, kurde. Możesz się rozejrzeć. Okej. Mapę oddałem. Ty coś masz? Nie wiem. Nie chcesz pewnie jechać, nie? Dobrze, ja tak, bo... Nie chcę, bo jak on mówi, że nie będzie można się cofnąć, to trochę się cykam. Już byłem pewny decyzji, ale trochę tutaj w majty zostały, wiecie... obsmrodzone. Dobra, w ogóle ten to jest, kurczę, taki... Tego to się nie udało całą grę sprać. On tam ma jakieś skrzynki, które chyba nie okradłem ani razu. Chyba, że raz uciekałem, on mnie gonił. W pewnym momencie uciekliśmy na tyle daleko, że on sobie odpuścił. I jak wracałem też, to wtedy mu coś tam ukradłem z tych skrzyń. Nie pamiętam. O, widzicie? Zaczyna się odcinek i ja postanawiam ziewać. Nie wiem dlaczego, nie wiem. Może dlatego, że patrzę w jeden punkt i się tak zaraz... Ale staram, nie wiem, kurde. Myślałem, że chcesz się ze mną... Ciągle tu jest, zaraz ci... To jest szefem. Bo wydaje mi się, że ja jestem szefem, co? A ty mi nic nie robisz w ogóle. O, umarłeś na śmierć. A, to kici w oko i tak. Nikt tego nie widział. Poka. Pięć... Naprawdę? Życie jednego strażnika. Ale w sumie był bucem. Niech ginie. Nie wiem, z czego to jest. Niech ginie. Ale z czegoś jest. O! O! Hej, nie spodziewałem się paczki ziela w skrzynce. Ale jaja. Ty. No dobra, no niby było, że w porcie, nie? Ale nie sądziłem, że tutaj, ty. No ale to jakbym był prawowitym obywatelem Korinis, to nigdy bym się tutaj nie zapuścił. Jakby on mówi spadaj, to ja powinienem spadać in general, no bo to w sumie on jest strażnikiem, nie? Więc... No ale mamy, ty. Mamy pakę ziela normalnie. A gdzie ona jest? Tutaj. Mogę jakby... Nie mogę. Ciężka, lepiąca się paczka, śmierdząca bagiennym zielem. O! Ja nie wiem, jak ja to robię. Ty, no skakaj mnie, że... Przyszedłem, Mr. Lord André, oddać paczkę z zielem. Raz pierwszy klikam od... Znalazłeś ją? Tysiąc razy już klikłem, że co do tej paczki i wreszcie. Wrzuciłem ją do basenu portowego. Tak? Cóż, głównie chodziło o to, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. Oto twoja zapłata. Co ja teraz mogę z nią zrobić? Chcę od... Bo ja mnie wyrzuciłem. W sensie mam ją przy sobie, tak? Czy wyrzuciłem? Nie no, jest przy mnie. To jest jakaś misja? Bym teraz musiał poszukać, ale... Kusza Dragomira. O, Dragomir zostawił sobie kuszę w kamiennej krewie. O. Ja nie wiem, czy kuszek Dragomira nie ma ten chłop... A, bo... Ja mu chyba sprzedałem. Poszukać zielem. Najemnik Cipel stracił pakę, że ukradł ją Bodo. Dar przyznał się do kradzieży paczki ziela, sprzedał ją w dzielnicy portowej Kolinie z Niedanej. Najemnik Cipel. O, ja nie wiem, czy najemnik Cipel... Nie jest teraz, kurczę, łowcą smoków. Ale możemy tutaj do właściciela ziemskiego tego owego się tutaj teleportnąć, bo to nie jest żaden problem. To jest 30 sekund, tak? Mamy tutaj teleport, nie do tawerny. Majątek ziemski, od razu sobie walniemy Korinis. Czyli tutaj to jest Korinis. No, a jakąś małą poteczkę bym walnął, gdzie są te potki z maną. Ja od niedawna dopiero się nauczyłem, że skałem szybciej mi się te ładują. Tak zawsze musiałem po klei z czałkami, znaczy WASD. WASD, dobrze.
Cheaper, to nie ty, nie? Ty nie byłeś Cheaper. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że Cheaper został tutaj łowcą smoków. Nie wiem, czy on się tak denerwuje. Coś z Bodo też było, nie? Bo my gadaliśmy, że tam paczuszkę ziela z Bodo, coś tam, nie? Tam było napisane, nie? Ale on oczywiście wie. Tak, podejrzewa, że ukradłem Bodo i tak dalej. Ale wydaje mi się, że niestety Cheapera możemy tylko i wyłącznie spotkać, nie wiem, w ostatnim rozdziale może. Jak się gdzieś tam spotkamy razem. Przyszło mi to do głowy. Raul. Tego jest więcej, wiesz? Cheaper, cheaper, cheaper. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie. Ty, Jarvis. Przyszło mi to do głowy. Wilka też już nie ma, nie? No nie, Wilka posłali. Kurde, tu nikogo już nie ma, ty. Wilk poszedł, połowa ekipy poszła, został tylko ten. Oj, ty zostałeś jeszcze Torlof. Chyba od Torlofa też mieliśmy jakąś misję tutaj? Tak. Może tu będzie Cheaper, wątpię, ale... To jest chyba Gorn, nie? A nie. Khaled, Lee... I tylko oni. Kiepska sprawa. Wiesz może jak mógłbym tak, przejąć bo jeżeli... okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż już to zrobiliśmy, ale problem jest taki, że nie musimy być paladynami. Wydaje mi się, żeby dojść do tego momentu tutaj. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i tak. Więc teraz nam po prostu, będąc paladynami, poszło nam to zdecydowanie łatwiej, niż jakbyśmy byli najemnikami, bo wtedy byśmy musieli ogarnąć, wiecie, kombinować na boku, tak? Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem statku? Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem szefa, statku? Tak? Jeśli dobrze pamiętam, Torlof kiedyś o, sporo żeglował. O, i Torlof w takim razie. Kogo powinienem wziąć do załogi? To już twoja decyzja. Na twoim miejscu brałbym tylko ludzi, którym mógłbym zaufać. Masz wystarczającą ilość zaufanych ludzi? Jeśli potrzebujesz kowala, pogadaj koniecznie z Bennettem. Lepszego niż on nie znajdziesz. On też chce jechać? Dobra, bo zawsze właśnie... możesz mnie wyszkolić? Możesz mnie... Mogę ci pokazać jak pod... Ale nie mam czas, poducz się... No, okej. Okay. A ty, Khaled, coś nie kojarzę. Dobra, to, czyli Torlof, Jacek i... Torlof, Jacek i... Posłuchał niewłaściwych ludzi. I ten od magów ognia, nie pamiętam. Jesteś może chce pojechać jako ten. No, nareszcie załapałeś. Wiadomo już komu. Tak, do diaska. Może chce jako takosy majtek pojechać. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Zamierzam popłynąć na pewną wyspę. Na wyspę? No mam. Nie masz nawet statku, nie mówiąc o załodze. Nie, 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 chłopcze, jeśli mam być twoim kapitanem i nauczycielem, musisz mi najpierw udowodnić, że wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Mam zresztą teraz inne zmartwienie. Wbrew naszym przewidywaniom, paladyni nie opuścili miasta. A widzowie, jeżeli nie zostawiliście lajka, komentarz oraz suba z dzwonkiem, to... Idź do zamku w górniczej dolinie. To jest ten moment, to jest ten moment. Do głównej bramy i otwórz ją. Resztą zajmą się orkowie. Co? O kurde ty, a co ty? Powiedziałem, że dopóki nie zostanie... Ale ty, sabotaż! Sabotaż na rasę ludzką. Sabotaż na rasę ludzką jest zrobiony tutaj. O! Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie? No. Tak, co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. Nie sądziłem, że uda nam się kogoś skołować. Myślałem, że całe te 20 minut właściwie będę chodził w kółko. A proszę. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Będę się lepiej trzymam się od tego z daleka. Masz coś do sprzedania w sumie? Pewnie nudy jakieś. Tutaj jakieś gorąca stal, coś tego owego. Znaczy ja bym te stale pokupował, bo tak czy siak, to jest inwestycja w przyszłość. Ja kupując tam stal jestem w stanie później... Kupuję za 10, tak? Sprzedaję za 70, więc za trochę pracy. Nic chyba nie masz, nie? A masz coś tam. Dawaj mnie stal, nie masz. Sera. Nie chcę sera. Ty, bo tak mnie teraz naszło, że skoro udało się tutaj coś zrobić
i ogarnąć. To kto wie, może... Może i nawet w Kory... Może jakbyśmy się teraz cofli do Korinic, to by się nawet... Znaczy w tego, nie Korinic, tylko Górniczej Dolinie by się udało kogoś ogarnąć, żeby z nami pojechał. Może ty chcesz? Nie chcesz. Może u magów ognia. Chociaż nie, tam raczej nikogo nie ma. Nie wiesz. Widzi i słyszy się to i owo. Nic nowego. Sardas, tawerna? Kurde, tawerna? Może i tawerna. Może w tawernie ktoś chce jeszcze z nami się garnąć. O. A tu co się stało? Orla, może ty chcesz, co? Nie. Chyba nie chcesz. Ty to nie, dobra, to jakieś pierdoły. Na górze nikogo nie ma, ty. Tu Ruchar. Ty faktycznie Ruchar. Znaczy po polsku to była bardziej Ruchar. Wydaje mi się, że odpowiednio przygotowane. Odpowiednie pronouns, w sensie, że co chodzi? Odpowiednia wymowa takie, tak? To była właśnie Ruchar. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. O! Nigdzie mnie... Uj, Jezus, kurwa, Jezus. Jestem straszyć. Ewakuacja jest zrobiona. Oj. Ognista pokrzywa. Idziemy do klasztoru, idziemy w sensie do teleportu. Z teleportu do magów wody. Z magów wody postaram się, słuchajcie, nauczyć. Postaram się u magów wody wziąć jakieś chłopa od magów wody. Plus tu chciałem jeszcze wejść. Wcześniej nie mogłem sobie poradzić, ale teraz mamy lepszy łuk, lepszy miecz, lepszą zbroję i ogólnie jesteśmy bardziej tanki i no, mamy więcej życia. Ciekawe, czy to jest tak, że bo czasem, ja właśnie nie wiem, jak, czy to w grach tak działa, bo czasem masz zbroję 20, blok na przykład, nie? Więc jeżeli masz 100 życia, to zbroja blokuje ci 20, ale jeżeli masz 200 życia, to już 40. I to jest taka matematycznie, nie wiem, czy coś się opłaca. I że to tak działa czasem, ja nie wiem, do końca zawsze te gry działają i się zawsze nie ogarniam, o co tu chodzi. Czy zbroja działa tak, że jakby tym więcej życia masz i tym więcej lepsza zbroja tobie, jakby, w sensie, że czasem opłaca się na przykład iść zdrowie, niżej iść w zbroję, chyba że masz odpowiednią ilość wystarczającą zdrowia, wtedy możesz iść w zbroję. Nie wiem, ma to sens, co mówię, tylko nie wiem, czy w odpowiedni sposób to powiedziałem. To są pewnie twórcy gry, co? Mistrz miecza. Asupukara. Ja już mówiłem, że tego. Fajne imię. To w ogóle jakieś stare daty. Mówiłem już, że tego, że tu jest raz tutaj data z przyszłości w ogóle, nie? Tam jest 3000-4000 rok, że tego. O kurwa, ojojoj, zombiaki. Ale dobra, to jakieś... O dobra, to jakieś frajery. Łatwo. Nadal muszę się skupić, żeby w odpowiednim momencie tą drugą fajną kontrę zrobić. Znaczy pyk, pyk, nie? Pyk, 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 pyk. Taki zaskakujący lewy. Nie? Pyk. Śmieszne, że ja w ogóle wcześniej nie widziałem o istnieniu takiej kurczę możliwości i umiejętności. Miecz paladyna. O kurde. Czarna ruda. No czarna ruda jest... Jest to... Ty, to czyli tutaj jest grobowiec paradynów. Ciekawe, szkatułka z klejnotami jest giga dużo droga. Szkoda, najbardziej mi szkoda, że nie można otworzyć tych klejnotów. I tamtego. W ogóle tak mi się przypomniało z tego, z Wiedźminem, to jest... bo tutaj nie teleport po prawo jest.
Z Wiedźmina mi się giga kojarzy te zbieranie klejnotów. Ja tak uwielbiałem, nie wiem dlaczego, tak jak mówię, tak jak w Gothicu uwielbiałem zbierać jakby skóry, nie wiem po co, ale uwielbiałem zbierać skóry, to w Wiedźminie miałem tak samo, że uwielbiałem zbierać klejnoty i za wszelką cenę nie chciałem sprzedawać klejnotów. Nie wiem, jak były jakieś diamenty czy coś, to jakoś strasznie chciałem mieć to, kurde, w swoim eku. A że grałem, kurczę, na najwyższym poziomie, to było ciężko. Tego goticzka. Aż mówiłem już 1000 razy. Goticzka ze 3 razy, znaczy goticzka, Wiedźmina ze 3 razy już przeszedłem właściwie. No tak w sumie. Świetna gierka, no to trzeba przyznać. Trzeba poba do tutaj twórców giereczki. A oni... A ich tu nie ma, tak? Oni są na tamtej zakazanej wyspie nadal. Oni tu nie wrócili. Halo? Dość cicho. Za cicho, dobra, nie ma, to nie do gospody. Dobra, i z tym. Poteczka fastem. I do portu. Mam tylko gospodę zaznaczoną. Do portu. Myk. Do miasta portowego właściwie. Nie wiem, zawsze mnie bawi, jak oni się respią nagle. Ale zgrupowanie. Dobra, ja bym się w sumie jeszcze kimnął do rana i lecimy. Już 20, kurwa, 26 minut już. Właściwie to tylko sobie pochodziłem w prawo. Ej ty, a tu co jest? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ty, ale jaja. A skąd będę miał właściwy klucz, żeby to otworzyć? Muszę zabić właściciela? Ale bym sobie rzeźnie zrobił tak dla beki. Chciał zrobić rzeźnie dla beki, zobacz jak. Zobacz kim jest ten zwyrodnialec. Sonia? Ty! Jeśli szukasz miłych. A nie, myślałem, że ty wróciłaś. Tu ktoś uciekła, nie? Ta laska jedna. Ale to właśnie chyba spotkaliśmy ją, co mówiłem już. Spotkaliśmy ją, jestem przekonany, że była spotykana w tej zamkniętej części wyspy i to była ta laska co z tym, ze snafem tej karczmie była. Dobra, skoro mamy już myślę wszystko, całą załogę, całą ekipę, cały skład, to wydaje mi się, że nie pozostało nic innego jak tylko i wyłącznie wyruszyć. Powinniśmy to zrobić nawet 27 minut temu, ale i tak warto było sprawdzić, bo to wydaje mi się będzie, że ostatni rozdział, ostatnia droga, ostatnia prosta do zakończenia serii, wydaje mi się, nie? Że tutaj na statek pokonujemy zło, jakby finitos, nie? Rozdział 5, koniec. Tak to mi się wydaje tutaj. Dobra, powinniśmy dostać kurczę jakieś tutaj coś do kajuty kapitana czy coś, nie? A ja w ogóle mogę się fastem tak robić. Normalnie mamy kowala. Zajebiście, ty. A gdzie jest kajuta kapitana? Gdzie jest kajuta kapitana? Tutaj? Diego z Celaresem normalnie sobie gadają. Ty, o dziwo, Diego ma normalny swój głos, jak mówi. Dobra, no, to jest kajuta kapitana? Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Jakieś misja? Halo? Powrót do wieży. Nie. Jak tu prowadzić statek? Nie rozumiem w ogóle, czym on cię tak przejmuje. Jak? Halo? Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. A stery mam iść? O kurwa. Doszło do mnie to i owo. Lester? Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Kurwa. A to chyba z tamtej strony jest. A dobra, bo to jest dziób. Dobra. Bo zawsze wydaje mi się, właśnie wydawało mi się, że zawsze tam, gdzie ster, to jest jakby ta kajuta kapitana, nie? Czyli, że tutaj, o. A, bo Jack jest przecież kapitanem, to ja kurwa kim jestem w sumie? Randomowym Bobem. Kiedy skończymy interesy, statek... No jasne, jasne, tylko co ja mam zrobić, bo ja nie rozumiem. Aha, dobra, tu chyba było zamknięte, tak? I teraz już mogę. Dobra, a ja się kimam i my się teleportujemy, bo gra nie pozwoli na to, tak. Dobra. Bo gra przecież nie pozwoli na to, żebyśmy płynęli statkiem, no. 2003.
17 lat temu. Technologia jeszcze nie pozwalała. Że pewnie by pozwalało, ale pewnie po pierwsze koślało by to wyglądało, po drugie strasznie dużo pracy by przy tym było, po trzecie, no wiecie jak jest. Uuu, ale cutscenkę zrobili. Dobra, szapoba, szacuneczek. Nawet widać tą cutscenkę. Nawet z rozdzielczości 300p. Pochciąb. Nie, w sumie nie jest aż taka najgorsza. Mogło być gorzej, 2003 przypomnę. Dzisiaj sobie no wiadomo, że każdy kurde bierze na tego. Jak to się nazywa? Blender chyba? Chyba Blender. Taka aplikacja do robienia animacji. Blender? No, nie wiem, tak mi się wydaje, że Blender. Chce każdy taką animację w 3 sekundy może jakoś nawet zrobić, nie? Gdzie jest prosty kurczę dla dzieciaczków. Robić jakąś taką animację, ale kiedyś to było. Kiedyś to było ciężej. Widziałem cały dokument, jak się robili tego. Toy Story. O nie! A nie, dobra, to się chyba naprawi. Jak robili Toy Story, no nie giereczkę, tylko film. Było normalnie oglądywane. Ciekawostką jest to, że... Bo tam Tom Hanks chyba jest bazem astralem, o ile się nie mylę. Rozdział 6, mamy to, Dwór Ildorach, czyli finałowy rozdział, rozdział 6, chyba że będzie jeszcze jakiś rozdział 6, jakiś tego będzie coś. Uuu, tu już widzę więcej opcji. Nie, nic nie dawaj. Chcę być silniejszy? Silna ręka przyda. Nie chcę być silniejszy, jak ci się powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała. To przez słoną wodę. Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego. Ale poza tym... Okej. Okay. Jaką? Tylko najlepszą. No, tylko najlepszą, jakbym był strasznie silny, a nie jestem. Tylko... Ty, wydaje mi się, że już nie ma co tej surowej stali kupować, jeżeli tutaj... Wydaje mi się... Ty, jeżeli to finał, to nie wiem, po co ja się zaopatrywałem tak długi czas w różne runy i tak dalej, ale... No jesteśmy. No i jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Kolinis niż myślałem. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Oczywiście teraz parę spraw stało się jasnych. Zawsze byłem ciekaw, w jaki sposób orkowie tak szybko otrzymują zapasy. To orkowie stąd? Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek. Po drodze do wnętrza wyspy natkniesz się pewnie na parę pułapek. A to ja solo idę? Gdybyś nie mógł sobie poradzić, wróć tutaj do mnie. Nie mogę. Może będę mógł ci pomóc. Pomóż. Potrzebuję twojej rady. Wróć, gdybyś potrzebował pomocy w sprawie... A czego? Czego potrzebuję? O, zręczność w sumie, ale... Ty, na co mi zręczność teraz w sumie właściwie? Jak to finałowy epizod, to po co mi zręczność, ty? Chyba, że... A, dobra, widzowie. Uczę się zręczności, dzięki temu ściągam pas i biorę ochronę. Ma to jakiś sens. Słuchaj, naucz mnie zręczności w takim razie. Staraj. Dzięki. Staraj. Ty, a to nie było tak, że ty mnie nie mogłeś już nauczyć zręczności, a teraz nagle w magiczny sposób potrafisz to zrobić? Tak mi się wydaje, że tak było. Gdzie zręczność? 122, czyli pas mogę ściągnąć. Pas może być ściągany. Miałem 110. Walimy sobie tego, nie? O, broń, strzały, magię, ogniem. To dwa koła z koksem największym. Ty jesteś, Lares? Wszystko tylko plotki. Jak idzie? Ta grota rzeczywiście jest straszna. Okej. No, żaden... A ty umiesz? Nie mogę cię już... To ty nie mogłeś, czyli Diego mógł. Ty, ale wydaje mi się, że wcześniej nie miałem opcji uczenia się u Diego. Ona się nagle pojawiła dopiero. Niektóre problemy rozwiązują się same. Zmienki mówi, dobra, skoro nie idziemy walczyć ze złem, to cię nauczę chyba, co? To mi się wydaje. Nie można. Dobra, jest jeszcze jedna postać, z którą warto będzie porozmawiać i to jesteś ty chyba? Jest a jeszcze szef, kapitan. Nie teraz.
Naprawdę tak myślisz? Ale fakt, że przy każdej postaci jestem w stanie dać w ogóle miksturę leczniczą, oznacza, że każda postać prawdopodobnie będzie postacią, która będzie mogła ze mną wyruszyć na przygodę. Ty jest, a jeszcze dwie, Jack i ten drugi paladyn. Mam nadzieję, że wiesz co robisz, chłopcze. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Miej głowę na karku. Wracaj cały. 15 minut i jestem. Słuchaj, Girion. Jeśli mnie wytrenujesz, będziemy mogli szybciej opuścić to miejsce. Wygląda na to, że nie mam innego wyboru. Kuszę, broń. Okej, ty trochę umiesz rzeczy. Wszystko w porządku? Czy wszystko w porządku? Tak, myślę. Dobra. Czyli na porządku chyba solo idę, a później mogę się tu cofnąć. Dobra, warto by było się, żebym się jeszcze nie zabił. I szybki fast saving. Ty, tu się savey naprawiły. Zobaczcie, jak szybko śmiga. Czyli on było zdecydowanie wolniej. To może to nie jest wina saveów, tylko... Ojejoj, ogniste jaszczury, orkowie. Pewnie, że tak. Dobra. O! Zajebiście. Panowie, potrzebuję... No nie mam szans z nimi solo. No bez szans. Chociaż... Ty kurwa, słabe jakieś tam bije, bo bije, ale... O, żartowe, ta, słabe, słabe, normalnie tego... Ej, pomocy! Ten chłopca się zbudował. O, jest tak. Dobra, jest. O, ty! Wiecie, wydaje mi się, że chyba nie może być tak, że Diego sobie umrze, wiecie? To nawet nie chodzi o to, co ja... Nie ten wczyt. To nawet nie chodzi o to, co ja preferuję, a co nie. Bo wolałbym, żeby nie umarł. Ale wydaje mi się, że duża część fabuły i ciekawostek nam umknie. Plus w Gothicu 3 ten Diego i tak się pojawia, więc to będzie strasznie głupie. A teraz nam umknie spora część, bo on tam mówi, że nam pomoże i w ogóle, nie? Dobra, armia ciemności, do boju. Nie dla nas jest porażki smak. Nie dla nas forma zła. Bezimienny sobie orków sieka. Na. Ty, ale do cipy ta armia ciemności. To oni nic nie robią, jednego chłopa biją na pomocy, rzecz no. Dobrze. Nie, oj. Bijcie panowie, dajcie sobie radę. Jeden na jeden z orkiem? Dobra. Oj. Orkelita. Tyk, lewy. Prawy, lewy. Muszę więcej komentować, bo tak po cichu to tak dziwnie. Dobra, widzę tam jakiegoś warga jeszcze, warto by było go zabić. Chodź. Ja sobie w ogóle nie zrzucę na niego uwagi, tylko sobie walnę jakąś potę. Jeden, dwa. Elegancko. Czy jest warto w ogóle zbierać jakby rzeczy z orków? Nie wydaje mi się, szczególnie, że tu mamy moją elitarną ekipę ciemności. Warto by było, aby się trzymali tutaj, trzymali wazon i tak dalej. Do miasta portowego nie, ale armię ciemności bym zrespił drugą. Dobra, przez fakt, że jestem trochę magiem, w sensie wypieczyłem na to giga dużo siana, istnieją szanse, że pokonamy orku. Liczebnością. Jest okej. Jak im pomogę, to myślę, że mamy realnie duże szanse na... Nie, przyzwany szkielet. Ork wojownik. Nie. Kurde. Chodź tu. Myk. Dobra.
Wydaje mi się, że mamy realnie duże szanse ze szkieletami naszymi. O, to jest Uga Ciacia. Ja bardzo nie lubię Uga Ciacia. Myślę, że oni wszyscy w sumie Uga Ciacia się zbliżą. Dobra, Ork Shaman. Hit. Safe. Mam nadzieję, że nie napotkamy turbo dużo tych orków. Na razie no to spora ekipa. Spora ekipa. Jak na mnie nowa, to na pewno. Oj! Oj! Nie wiem, ile mam życia. Mogę kliknąć i zobaczyć ciekawości? 2 na 400. Powciam. Na 100 to nawet nie jest 1, to jest 0,25 HP na 100. Nie mam szans niestety teraz. Się nawet nie wiem, skąd oni się rzucili, nie widziałem ich. Możemy uciekać albo wczytać. No, jak nas zabiją, to wczytam. Jak nie, to uciekamy do statku. Może nas nie dogonią. Może staną w miejscu. Dobra. Uzupełnianie poteczek. Myślę, że skoro w sumie to są takie końcowe odcinki, w sumie warto może jest... Ty, a nie lepiej by było wziąć miksturę szybkości Jida do przodu? Nie jest to najgorszy z pomysłów. Mikstura szybkości Jida do przodu, zawsze tak sobie radziłem. Poka, ja bym chciał, a jak kliknę my, to będę miał mapę Corinis, czy tą, którą... Nie, będę miał mapę Corinis. Nie wiem, czy tej mapy nie oddałem, którą ja miałem i znalazłem w tym liście. Zapomniana? Nie, to nie jest to na pewno. Nie, kopalni, nie. Mapa kopalni Gordona? Garonda. To jest te X-y, tak? Oj, będzie mi się. To akurat będzie mi się po nocach śnić. To? No nie, to jest jakaś mapa skarbu useless. Nie mamy mapy. Bo bardzo stara mapa jest też właśnie pokazana skarbem. Nie no. Nie no, chyba nie mamy, no ale bardzo stara mapa. Nie, kapliczki, nie, gard, nie, do, nie, Corinis, nie, nie, nie. Nie. Brakujące ornamenty, nie. Nie. Mapa skarbu, no nie. No, czyli nie ma. Niedobrze, będzie się trudno nawigować. Ale lecimy. Poteczka i wydaje mi się, że Jida do przodu i... No i nie wiem, trzymamy kciuki, że będzie, jakoś to będzie dobrze. Chyba, że jest po prostu tak, że tu jest jakby jedna droga do przodu i nie można skręcić na boki i nawet nie ma co za... O, widzę, że ekipa. Ale zajebiście jest. O kurde. Siema, dobra, fajnie się z wami tutaj bawiło, jest elegancko normalnie. Bez tak. Właściwego klucza. Aha, ale skamaz. Oj. Dobra, czyli trzeba tutaj chyba pokonać jednak gości. Tylko nie wiem. A to z poprzedniego dnia. Tylko kurde, no dobra. Zrobimy jeszcze raz tutaj jakiś golem, szkielet goblin. W sumie deszcz ogień, ale deszcz ognia to bym na trolla zostawił. To wtedy wydaje mi się, że będzie taka siekiera. Demon też bym zostawił na tego, ale w razie co jest tutaj pod piątką przygotowany, żeby tutaj przywołać demona. Demon to jest największy dzik w giereczce, jeśli chodzi o przyzwanie, chyba nie ma nic lepszego niż demon. Przynajmniej na razie to się nie spotkałem za bardzo. Tworzymy golema. Później co jest? Pod szóstką? Gdzie jest? No, szkielet goblin, dawaj. Myk. Okej. Okay. Próba numer 3. Dokończymy to, bo tutaj i tak 44 minuty. Idziemy tego, chociaż ja mam w sumie tą prostą. Mogę sobie wyczyścić solo, żeby to nie było na odcinku.
później wrócimy i prawdopodobnie, tylko wolałbym też, żebym nie skończył i żeby odcinek nie miał 3 minut. Oj, nie jestem przygotowany na nic. Dobra widzowie, dobra, to nie chce mi się od nowa tego zaczynać, więc widzimy się jutro. Godzina któraś tam, zawsze muszę sobie wybić w głowy, że w ogóle jakakolwiek godzina. A w każdym razie Instagram, Twitch, Twitter oraz mój drugi kanał vlogowy macie w opisie. Tam też możecie zobaczyć właśnie na owym kanale Rewinda. Serdecznie polecam. I widzimy się jutro. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Dobra, to już sobie sam poradzę. Cześć. Widzimy się, jak pokonam wszystkich. Czy jutro.